Na początek sprostowanie do zeszłego odcinka, słuchajcie, a to jest tylko z tego powodu, że powiedziałem, że ten trafo ma 39 V, dwa razy 39 V tutaj na tych uzwojeniach. Niestety tetrafo ma 31 V. 2 razy 31 V, w sumie 62 V. Dlatego postanowiłem założyć 50-voltowe, ponieważ to pracowało na kondensatorach. Oryginalnie tetrafo pracowało na kondensatorach 10000 mikro razy 2 na 50 V. A z braku laku zrobiłem coś takiego. Szkoda, że nie nagrałem tej części, jak mi tutaj zaczęło to eksplodować. Jak widzicie, jest całkiem inny mostek. Mostek ma 50 amper, w tej chwili 600 V. No i drugi raz taki głupi nie będę, że tak powiem. Zapiąłem żarówkę w szereg z transformatorem. Opóźnienie zrobiłem, znaczy wyhamowanie tego prądu, który tutaj... Tu jest układ czasowego włączenia, czyli nasz przekaźnik. Kondensator zwiększyłem do 2200 mikrofaradów. Zasilam go w tej chwili z transformatora, tutaj tym cienkim przewodzikiem różowym. Czyli mamy prawie sekundę opóźnienia i rezystor nie 2,2 Ohma, tylko 2 razy, czyli 10 W wyjdzie, 750 Ohmów, czyli 2 razy 1,5 kOhma. 750 ohmów, bardzo dużo. Tak właśnie z tego powodu, żeby nie było tego prądu udarowego przy ładowaniu. Tu od mostka żadnych rezystorów, miałem tutaj dawać jakieś rezystorki takie odsprzęgające, a żadnych rezystorów nie daje, prosto pakujemy prąd w baterie kondensatorów. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 na stronę. 12 na stronę po 2200 mikrofaradów. Czyli 31 V zmiennego przykładamy do tych kondensatorów i 31 do tych kondensatorów. Dobra, nie zrobiłem na razie wyprowadzeń. To co? Test. Teraz dla potomnych po prostu nagram, bo jeśli coś wybuchnie, to będzie fajny film. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, że tak powiem, bo to nie wiadomo nic. Uwaga, włączam. Zobaczcie, żarówka nawet za mocno nie się nie nagrzała. Pierwszy rozruch był tego typu, że one już są teraz naładowane, także to szybciej będzie. Delikatnie się zażarzyła żaróweczka. W tej chwili to nawet tego nie rozładuje. Czyli jest bardzo fajny miękki start. Został wykonany miękki start. Zobaczcie, pierwsze cyknięcie. I już przekaźnik poszedł. Jak jest naładowany, to ta żarówka nawet się nie zażarza. Zobaczcie, jest naładowany, pięknie, ładnie startuje. Ale ekstra, słuchajcie, udało się. I cyknięcie kolejne. Nie wiem, czy to było słychać, słuchajcie. Słychać, słuchajcie, dobry jestem, kurde, zajebisty, kurde, koleś. Że tak powiem, ciężko mi się czasami wysłowić, a jeszcze tym bardziej jestem w strachu, że to może być w każdej chwili, bateryjka taka na Sylwestra, nie? Czyli, wiecie, petarda w górę. Czyli dobrze podłączyłem plus minusem. Dobra. Czym by tutaj teraz rozładować te nasze kondziorki, żeby to jeszcze raz wystartować od zera? Dobra, startujemy jeszcze raz. Powolny i już cyknęło. Słuchajcie, nieźle. Robimy pomiar, co mamy, jakie mamy napięcia. Przede wszystkim musimy odłączyć żarówkę od pierwotnego. Odłączyłem już kabelek. Odłączyć od pierwotnego żarówkę i tą samą żarówką rozładować te kondensatory, które mamy w tej chwili naładowane. Musimy uważać, to że kabel jest odłączony, to tam dalej mamy 60 V razy pierwiastek z dwóch, także 62 razy pierwiastek z dwóch,
no to wychodzi gdzieś około 90-80 tam parę zwolnień. Tak myślę. Zaraz zrobimy pomiar, będzie się okaże wszystko. Weźmy sobie to żarówę i na początek może przyłóżmy do tych... Ja tu kurczę niepotrzebnie to przykręciłem. Przyłóżmy sobie do jednego, do drugiego, chociaż jedne rozładujmy delikatnie. O, do minusów. O ile to są minusy. Dobra, odkręćmy sobie to całą płytkę. Będziemy zaraz tutaj tak delikatnie sobie odkręćmy ją na razie. Tutaj z tej strony jeszcze nie była przykręcona, tylko na dystanse nałożone. No, tutaj sobie oddałem to w moment. Uwaga, bo tu z drugiej strony mamy napięcia. I to nie małe. Rozładujmy sobie teraz te napięcie nasze. Zobaczcie, jeszcze się żarzyło. A, nie było widać za moją ręką. A, musicie mi uwierzyć, bo tutaj jest naprawdę ten... O, jeszcze się żarzy. Jeszcze sobie tak zróbmy. Tak zróbmy. I słuchajcie, to jest bateria, także odczekamy jeszcze 5 minut. Znaczy 5 minut, z pół minuty, 10 sekund, 15. I jeszcze raz ją sobie rozładujmy. Nie wiem, czy to będzie widać tą żarówkę teraz, czy nie. Okej. Chyba zeszło nam całe napięcie. Dobrze. Połóżmy ją sobie teraz na czymś, tak żebyśmy mogli zrobić pomiar jednej połówki, drugiej połówki naszego zasilacza. Czyli weźmy sobie karteczkę. O, połóżmy sobie choćby na taką kartkę. Mamy rozładowane teraz, tak? No to... Czemu ten kabel taki krótki? Dobra, jeszcze raz odpalamy bez żarówki. Uwaga! Włączyło się! Pięknie! No to jeśli się włączyło, to teraz zmierzmy sobie, co mamy na kondensatorach. Na 200 V mierzymy. Uwaga! 42,9 na minusie. 43 na plusie. Coś tu trochę jest nierówno. 42. 43 na minusie. Już doszło. Już się naładowały w pełni. 43 na plusie. Słuchajcie. Ślicznie. Ślicznie, bez żadnego strzału udało się odpalić zasilacz. Rozładowujemy, uwaga, kondensatory rozładowujemy żarówką. Zobaczcie, ile one prądu mają. To jest żarówka normalna, 75 W. Odczekamy chwilę, ponieważ ten prąd cały nie wyszedł przez tę żarówkę. Nie. Jeszcze raz. OK. Czyli łącznie mamy 43 V na minusie, 43 na plusie. W sumie mamy 86 V do wykorzystania. OK. Będziemy to sobie zaraz składać. Już teraz możemy to tak w miarę rękoma dotykać. Na jakiej zasadzie będzie zabezpieczenie tej całości? Zabezpieczeniem tej całości będzie rozłączenie właśnie tutaj zasilania za pomocą tego przełącznika, który robi soft start. On ma drugi styk, który robi włączenie, będzie robił całościowe włączenie, tak samo jak ten przełącznik. I tu mamy pomiar protektu. Ten pomiar protektu jest zasilony właśnie z plus i minus, czyli z zewnętrznej gałęzi, na zasilacza. Czyli mamy z plus
43 V i z minusa 43 V, czyli plus minus 86. I teraz tak. Cały zasilacz, pod ten sam zasilacz jest podłączona końcówka mocy, stopień mocy. Jeśli protekt dochodzi do końca, czyli pokazuje nam napięcie całego zasilacza. W tym momencie wiemy, że już więcej ten wzmacniacz nie wypchnie niż wejdzie. No to jest oczywiste. Czyli jednym słowem tak, nie zużyjemy więcej prądu, napięcia. Jeśli tego napięcia tutaj zabraknie, nie? I to zabezpieczenie polega na tym. Napięcie 80 w sinusie, napięcie stałe 86 V, tak jak tutaj jest. Już teraz staram się nie pomylić i nie walnąć głupoty, jak w zeszłym odcinku, że powiedziałem, że 39, bo tak mi jakoś tak wyszło, że to tak, nie wiem, no 39 V, 31 ma. Całe napięcie, wracając do protektu, do wyłączenia końcówki mocy. Oczywiście, no dobra, wyłączenie końcówki mocy i teraz tak, 86 V całego napięcia, 2 razy 43, 86 V całego napięcia. To jest napięcie referencyjne, z którego zasilamy układy i zasilamy stopnie mocy. Jeśli stopień mocy ma obciążenie głośnika 4,8 ohmów, no to dajmy na to, że to napięcie na tym będzie takie obciążenie na transformatorze, na zasilaczu, że to napięcie nam na przykład spadnie tam do 42 V, nie? 41 V na gałąź. No i te same napięcie, słuchajcie, spadnięte dochodzi do pomiaru, do mierników, które mierzą nam wskaźnik wysterowania i protekt. I teraz co będzie, jak podłączymy, oczywiście dochodzi do ostatniej diutki. Ostatnia diutka już jak miga protekt, jak już przekroczymy ostatnią diutkę, czyli chcemy więcej wypchnąć, zaczyna nam załamywać sinusa, to już jest niedobre dla głośników, ani dla wzmacniacza. W tym momencie zostaje bistabilny ten przekaźnik odłączony. On się sam nie włączy, słuchajcie. Dopiero jak wyłączymy końcówkę, odczekamy chwilę, aż ten kondensator od startu cyknie z powrotem. Włączając końcówkę, mamy wszystko od początku, cały cykl zadziałania. To jest bardzo prosta konstrukcja, jak konstrukcja cepa. I teraz tak. No dobra, ale jak podłączymy sobie 4 ohmy albo 2 ohmy, skąd wiemy, że napięcie mamy protektu ustawione tutaj na stałe, no i napięcie zadziałania tam było 40 tam na przykład voltów w sinusie, nie? No dobra, ale jeśli podłączamy, słuchajcie, 2 ohmy, czyli obciążamy tak samo przez końcówkę mocy zasilacz. Jeśli obciążymy zasilacz, to znowu nam spadnie te napięcie referencyjne, czyli napięcie, które zasila nam układ protekt. No i oczywiste będzie, że przy 8 ohmach było 41 V, tak tu strzelam. Tu niekoniecznie tak musi być. A przy 2 ohmach na przykład już to napięcie będzie tylko 25 V, czy tam 30 V. No i skąd ten protekt ma wiedzieć, że już ma zadziałać i wyłączyć nam końcówkę mocy, że to już jest przekroczenie tego, że to już jest załamanie sinusa? A no właśnie stąd, że to obciążenie będzie na całym zasilaczu. I tak samo będzie na układach protektu tutaj. Czyli jednym słowem, odnosząc się do zasilacza, wiemy, kiedy sinus zostaje załamany. Czyli najważniejsza rzecz praktycznie zadziałała w końcówce mocy. W następnym odcinku, słuchajcie, omówienie tych stopni mocy, to jak widzieliście już w tamtym odcinku, dwie końcóweczki po 200 W w RMS-ie na 8 ohmach. Będą tutaj na sztywno zamontowane, jedna tu przy wiatraku, druga tu, tutaj będzie leżał ten zasilacz. Miejsca mamy w bród, jeszcze możemy sobie tutaj komputer wstawić w środek. Dobra, gdzie jest ta druga końcówka? Moment. A tutaj leży, kurczę.
leży pod ręką, a ja chodzę, się oglądam i szukam. O, to będzie w ten sposób. Oczywiście te wszystkie kable ładnie tutaj pospinamy. Tu potem będą odejścia, dojścia. Tutaj wtyczki mam. Muszę pozapinać, pozarabiać te końcówki, bo to ma jeszcze podbicie basu. Oczywiście, nawet jeśli podbijemy ten bas na dycht, to i tak, jeśli protek nam przekroczy ostatnią diodę protektu, zostanie końcówka mocy odłączona od sieci, bo będziemy mieli pewność, że nie gramy na załamanym sinusie, czyli na spłaszczonym, na prostokącie. O! Pozdrawiam. Do następnego odcinka. Z końca mocy. Budujemy. Sprzęcior na Sylwestra.